Cześć Włodek, dzień dobry. Dzień dobry. Ostatni dzień 2015 roku. Tak. Fajna atmosfera, bardzo lubię nagrywać takie dni. Coś mówiłeś o Karolu tuż przed nagrywaniem, więc w sensie, że lubiliście nagrywać na iPhony, więc ja rozumiem, że nie obejdzie się bez tych pytań na temat Karola i muszę troszkę pomęczyć. Wiem, że już o tym mówiłeś w paru wywiadach. Masz kontakt z Karolem? Mam. Aktualnie na pewno mniejszy niż mieliśmy, ale mam. Zna Twój kanał? Ogląda Twój kanał, a Ty jego? Nie wiem. Nie pytałem, czy ogląda mój kanał. To było takie dziwne. Tak, hej, oglądasz mój kanał? No. Ja oglądam jego, ile mogę. Ostatni odcinek chyba nie obejrzałem ostatniego, ale wszystkie inne, jeśli dobrze pamiętam, tak. A powiedz mi tak naprawdę, jak byliście w styczniu tutaj, mieliście jakieś plany do swoich kanałów? Ty również miałeś plany do swojego na swój kanał, czy nie? Nie. Ja nie miałem robić kanału. Właśnie. Ja miałem... Miałeś dosyć, nie chciałeś internetu. Tak, ale to się nie wiązało z tym, że internet jest zły, tylko ja miałem taki trudny okres chyba u siebie w głowie. Co to za okres? Coś na kształt depresji. Wtedy, kiedy kończyłeś kanał, czy po prostu tak w życiu było? Ogólnie w życiu. Znaczy, wiesz, no, trudno zgadywać, co się zlało na ten okres. Pewnie dużo rzeczy, ale nie chciałem robić YouTube'a. Bo postrzegałem YouTube'a jako całe zło mojego, całego nieszczęścia. Ale to było mylne. A jak się objawiało to nieszczęście Twoje? Że nie wiedziałem, kim jestem. Nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Dziwne, to jest trudne wyjaśnić. Po prostu wiedziałem, że coś jest nie tak. To była mieszanka takich dziwnych uczuć, że wiesz, że coś jest nie tak, ale nie potrafisz tego zidentyfikować. Po prostu wiesz, że coś nie gra. Ale to nie jest to. Finalnie zidentyfikowałeś? Ja myślę, że tak. Ale to nie był miesiąc identyfikacji, czy tam dwa. Ile to trwało? Pół roku? Nie, więcej niż pół roku. Ty masz 27 lat. No to ty po prostu szukałeś siebie. Tak. Ale to nie jest nic złego. No nie, a ja nie mówię, że jest. Tym bardziej, jeżeli zakończyłeś coś, co trwało ile lat? Cztery. Prawie cztery. No to zawsze przy zakończeniu takiego ważnego etapu, bo to był bardzo ważny. Wiesz co, myślę, że chodziło o coś innego. Przynajmniej tak, jak ja sobie to sklasyfikowałem. Wydaje mi się, że ustawiłem sobie w głowie, że będę coś chcę w życiu zrobić, coś osiągnąć, żeby zaimponować ludziom, nie? Żeby mnie lubili, żeby mnie kochali, żeby mnie adorowali. Tak jak się często mówi, że ludzie w życiu potrzebują miłości. To jest prawdziwe, tylko że niesłuszne. I po prostu tak szybko biegłem, po prostu biegłem i stwierdziłem, albo no dupce, biegnę i odwróciłem się i nikt za mną nie biegnie. I się przestraszyłem. Po pierwsze, dlaczego chciałeś, żeby ludzie Cię kochali? No to jest... Masz ja nie wiem, ale jakbym miał strzelać, to na pewno to, że kiedyś, gdzieś tam wcześniej, w młodości miałem niedosyt tego i teraz, żeby wszystkim udowodnić, jaki to jestem ważny i wartościowy, teraz będę im udowadniał i robił wszystko, żeby oni powiedzieli, że się mylą. A to jest walka z wiatrakami. A co jest najważniejsze? Dla mnie? No. Mogę mówić tylko za siebie. Mhm. Szczęście. Spokój. Mhm. Tylko, że problem jest taki, że jak się o tym mówi, to tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, nie? Ja o tym mówię i nikt nie wie, o co chodzi. Co znaczy szczęście, spokój? Szczęście to jest, jak ja sobie kupię nowy telefon, nie? To jest szczęście. O, jestem szczęśliwy. Ale bo spokój to jest, jak nikt mi nie przeszkadza, jestem zamknięty. Jakby te koncepty, którymi się teraz posługujemy, są takie niejasne i takie głupie, że jakby nikt nie wie, o czym ja teraz mówię. No, o czym Wodek mówi, jakim szczęściem mówi. No, jest skomplikowane. W każdym razie, na pewno pierwszym takim odruchem, którym zacząłem się dzielić z ludźmi, którzy tak słuchali mnie tak, what? Było to, że powiedziałem, że szczęścia nie znajdziesz w pieniądzach. Zacząłem mówić to ludziom, że pieniądze szczęścia nie dają. Mimo, że nie miałem jakoś specjalnie dużo pieniędzy, kiedy to mówiłem, to wiedziałem, że skoro mam tyle, że mogę sobie kupić jedzenie, mam gdzie spać, mogę sobie kupić nowy telefon i laptopa, a nie jesteś szczęśliwy. I to mi nie daje szczęścia, to w takim razie wszystko jest nic nie warte, cały świat się rozłamuje i to nie jest to, to nie może być to, skoro ten warunek nie jest spełniony, tak matematycznie, logicznie. I problem polega na tym, Łukaszu, że ja nie wiem, czy da się to zrozumieć, nie mając tego. Czyli nie doświadczając tego na własnym organizmie.
Ja bym, właśnie dzisiaj jechałem z kolegą i powiedziałem mu, ja bym Ci bardzo chętnie dał wszystko, co mam, ten profil na Facebooku, kanał na YouTubie, postawiłbym Ci na scenie, żebym Ci klaskał, tak, jesteś super, żeby on zobaczył, że nie o to chodzi. W sensie, żeby się tym nacieszył, aż się tym zżyga. No. I się nie da się tego zrobić po prostu. Właśnie nie wiem, jak to przekazać, bo tego się nie da przekazać po prostu. To jest nieprzekazywane niestety. Ale z drugiej strony, ja wiem, co chcesz powiedzieć, ale z drugiej strony, dobrze, to co wywołuje to szczęście w takim razie? Radość. To jest, dla mnie to było nauczenie się tego, czego mi najbardziej w życiu brakowało. Czyli? Wdzięczności, szacunku, słuchania. Nie takiego słuchania, że ty coś mówisz, a ja tylko czekam, żeby powiedzieć to, co mi się wydawało już 15 sekund temu, tylko czekam, okej, okay, wolna chwila, bum. Mhm. Tylko słuchania ciebie i zastanawianie się, jakie uczucia to we mnie wywołuje, żeby może dać ci jakiś insight ze mnie. Takiego słuchania. Albo sobie coś wziąć dla siebie, z twojego mówienia. I ty się tego nauczyłeś, a tobie tego kiedyś brakowało. Mega, no. W sensie w tobie tego nie było. W ogóle. Ja byłem taki zapatrzony w siebie, że to po prostu niesamowite. To po prostu tak... Dostałem pałką w łeb, że jesteś po prostu głupi i wiesz, i chodzi o to, że i to brzmi głupio, nie? To najbardziej brzmi głupio, że można się cieszyć z tego, że nie pada ci na głowę, że siedzisz, że masz gdzie siedzieć, że mnie przyjąłeś, że dałeś mi herbatę. To jest wdzięczność. I z samego tego, jakbyśmy na przykład mieli tutaj siedzieć, jest masa rzeczy, którymi można się cieszyć, nie? Jest tu laptop, jakaś półeczka, na której można się bawić, można przestawić. No jest masa rzeczy, którymi się można cieszyć, tylko że jak się człowiek do czegoś przyzwyczaja, to tego nie zauważy. Uzależnia się od tego, to potrzebuje coraz więcej. I po prostu im więcej potrzebujesz, wydaje mi się, tym bardziej zaczyna się rodzić u ciebie ten dysonans, że idziesz w jakąś złą stronę i tym bardziej masz tego dość. A kiedy dostałeś pałką w głowę? Czyli kiedy otrzeźwiałeś? Jakoś niedawno, natomiast ja bym... W roku? Tak. Nawet bardzo niedawno, to tam 2 miesiące temu. Tylko, że ja byłem dosyć już wtedy, wydaje mi się, dobrze przygotowany na tą pałkę. Bo to była jedyna rzecz, której mi brakowało, tak bym to określił. Że dobrze, to było jakieś... No mów. To było tak, że już wtedy wiedziałem, że najważniejszą rzeczą w życiu jest być sobą. Ale to nie wszystko, nie? Jakby o tym mówiłem o tym na TEDxie, mówiłem o tym, jak zostać youtuberem, część pierwszej i tak dalej, że to jest najważniejsze na start, w momencie, kiedy udajesz kogoś, bo ja kogoś tam, powiedzmy, udawałem, ale też nie chciałem, żeby ludzie myśleli, że to był inny Włodek, teraz jest inny Włodek i tak dalej. I gdzieś tam się to rozwija. To jest bardzo długi proces dla mnie, a są tacy, którzy się po prostu, nie wiem, pewnego dnia budzą, a przynajmniej tak o tym mówią, budzą i nagle wszystko rozumieją, bo wszystko wiem. A u mnie to był długi proces. Długi proces, ale bolesny. Zapoczątkowany czymś konkretnym, jakimiś problemami, jakąś sytuacją? No właśnie, to wydaje mi się depresją, a nie... Znaczy, nie chciałbym, żeby ludzie sobie tworzyli w głowie obraz depresji mnie, tylko wolę to określić tak, że nie byłem do końca szczęśliwy z życia. Tyle. I to był okres nazywam to przemyśleń, dzięki którym pewnie doszedłeś też... Tak, tylko że u mnie przemyślenia trwały całe życie, więc jakby nie wiem, czy to coś tłumaczę, bo ja całe życie lubię myśleć. Lubiłem myśleć. Teraz już mniej lubię. Dlaczego? Bo myślenie jest uzależniające. Dla mnie. I z myślenia właśnie wydaje mi się często można w te nieszczęścia wpadać. Dla mnie. W momencie, kiedy sobie wyobrażasz, jak coś ma wyglądać, albo co źle zrobiłeś w przeszłości, co mogłeś zrobić lepiej, co on sobie o mnie teraz pomyśli. I on gwarantuje ludzie, że jak coś zrobiłeś nie tak, jak chciałeś zrobić, to ta osoba, jak sobie już pójdzie, to jej głównym zajęciem nie jest myślenie o tym, co ty mogłeś zrobić lepiej. Ja tak myślałem, że tak, co on sobie pomyśli? Mogłem to zrobić tak, a nie, bo jak siedziałem? Siedziałem tak? Nie, siedziałem tak. Fuck, najlepiej było siedzieć tak, pokazać pewność siebie. Jak wiesz, konstruujesz sobie milion różnych opcji z przeszłości i tak samo w przyszłości, czyli jak będzie to wyglądało. Ludzie się boją, ja też się bałem, zadzwonić do kogoś, i zanim to robią, konstruują sobie wszystko, co chcieliby powiedzieć tej osobie na samym starcie. Jakby wiesz, no całe te schematy to jest po prostu straszne, nie? I to jest dopiero, teraz będzie banał, nie? To jest banał z banałów wszystkich. No co nas, znaczy ludzie czekają z mojej strony, to jest najbardziej. To jest banał wodka, że jakby trzeba się nauczyć żyć tu i teraz. To ja wiem. Słyszałem już ten banał, ale ja w to wierzę. Ale to nie ma w co wierzyć, bo tak jest. Znaczy, może inaczej, tak jest, właśnie, to nie ma co, to jest, dobrze powiedziałem, to nie ma w co wierzyć, tylko tak jest. Najgorsze,
że to jest wypisane wszędzie, że to jest na murach, że to jest w książkach i to stało się tak standardowe, to jest już wyświechtane. Mhm. A ja w tym roku nauczyłem się żyć tu i teraz. A dlaczego, jak się objawiało jeszcze zapatrzenie w siebie? Bo ja w ogóle sobie nie mogę tego wyobrazić. W sensie, jako ty. Znaczy nie, ja na siebie tak, ale nie na ciebie. Bo jasne, bo tak się śmieję, ponieważ ja mogę sobie wyobrazić siebie w tym. Nie muszę sobie wyobrażać, ale ja pytam o ciebie, bo nigdy mi nic nie sugerowało, że ty możesz być w najmniejszym stopniu zapatrzony na siebie. A tak w ogóle to dziękuję za tą grę przed chwilą. Dziękuję za ten spektakl boldujący moją osobę. Bombardujący. Boldujący. Wyboldowanie nie było. A boldujący. Wyboldować. Okay. Być może, masz rację. Ale to się objawiało w takich subtelnych, małych rzeczach i warto też dorzucić, że ja się gdzieś tam w życiu nauczyłem, wydaje mi się, dobrze grać, dobrze udawać na potrzeby sytuacji. Czyli jakby zacząłem sobie tworzyć, jak ta osoba chciałaby, żebym ja wyglądał i się zacząłem dostosowywać do tego obrazu, a to już zaczynają wchodzić jakieś psychiatryczne problemy rozdwojenia jaźni, nie? Ale to musiało być bardzo męczące. No to o tym właśnie mówię, no to ja się chodzę i mówię ludziom, że najgorsze to jest udawać kogoś, kim nie jesteś. Ja wiem, że masa ludzi tego nie robi. Ja wiem, że masa ludzi jest sobą i nawet nie zna konceptu niebycia sobą. Ja to wiem. I teraz ludzie często się ze mnie śmieją. O czym on mówi? O czym ten facet gada? Ale są ludzie, i wiem, że są, którzy mają ten problem, że oni sobie wyobrażają, jak ta osoba chciałaby mnie odebrać i robią wszystko, żeby się znaleźć w tym obrazie. Ja wiem, że są tacy ludzie. A ci, którzy tego nie wiedzą, no to oni jakby mają autentyczne prawo do wszystkiego, do bombardowania mnie i tak dalej, bo oni nie wiedzą, o czym ja mówię. Ale odnośnie tego zadufania, nie? No to się często... To jest na twoim przykładzie, nie? Przepraszam. A to będzie dobre. Jest tak. Siedzę sobie i... Bo to się objawia tym, że ty myślisz, że jesteś najlepszy i najmądrzejszy, że jesteś pępkiem świata. Aha. Więc ten pępek świata objawia się tym, że patrzysz sobie na takiego Łukasza, nie? I sobie myślisz, Boże, co za paca, nie? I tak, to jest z autopsji, to nie jest na potrzeby. To ja sobie myślę, Boże, co za gość, nie? Ktoś jest zapatrzony w siebie, jakiegoś w ogóle, jak on się ubiera, w ogóle po co on się ubiera? Komu on chce zaimponować? W ogóle co? A że to jest niby takie trudne zrobić wywiad, że to dwa telefony, pff, nie? I tak sobie myślisz, tak sobie budujesz, nie? I tak, a jak się spotykamy tutaj wszyscy, w sensie byłem u ciebie i tam kręciłem, o, cześć Łukasz, nie? I tak dalej, a później wychodzi tak. Cześć ten koncept, nie? W sensie, że jesteś kimś innym, jak się spotkasz, a jak się rozchodzicie, to wszyscy tak... O Boże. I teraz sobie tak myślę, what the fuck, w sensie, wiesz, i robisz sobie opinię o każdej takiej osobie, nie? O każdej sobie, no i masz opinię o ludziach, których lubisz, szanujesz i oni są fajni. I ich mówisz, że oni są super. Ten gość mi się bardzo podoba, on jest super, nie? A o tych wszystkich innych, którzy nie są super, bo są inni od ciebie, mają inne priorytety, inne problemy, są na innym stopniu rozwoju, to też tak myślę, Boże. Czajesz koncept, czy nie? Czaję. I tak sobie myślisz, ja po prostu bardzo szczerze mówię to, co masa ludzi myśli. I dopisujesz mu, a ciekawe, co on robi w wolnym czasie. Pewnie tylko się bawi. Zamiast robić coś, pewnie się tylko bawi. Zamiast mi pomóc, o. Zamiast zrobić coś dla mnie. To o to chodzi. Że ty robisz coś dla siebie, a mógłbyś przecież zrobić coś dla mnie. Mógłbyś mi pomóc. Przecież ja tu kryzys przeżywam. Czemu cię to nie obchodzi? Włodek, jak to możliwe, że w ciągu... Teraz minęło 12 miesięcy, więc domyślam się, że w krótszym czasie... Tak, jak zrobić, żeby się tak zmienić jak ty? Bo ty się nie wyobrażasz. O Jezu, to jest najgorsze. Najgorsze to jest patrzeć na kogoś, typu na mnie, chcę być taki jak Włodek. To jest najgorsze. Nie, że ktoś... Ty się bardzo zmieniłeś, sam o tym mówisz. No to super, no to gratulacje dla mnie. Tak, ale... Skąd się to wzięło? Jak się to zapoczątkowało? Powiedziałeś depresja, no ale depresja, gorsze samopoczucie, no to... ale to jest... jakaś potrzeba w tobie, rozumiem, to co powiedziałeś, tak. Że nie wiedziałeś, kim jesteś, co chcesz robić, tak? Wiesz, co jest tą potrzebą? No, rozwijanie? Chcesz być szczęśliwy. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. Każdy jeden człowiek, jeśli go... Coś, co nas wspólnie łączy, to jest to, że wszyscy chcemy być szczęśliwi. Tylko, że jeśli miałbym coś wyróżnić między mną a innymi ludźmi, którzy na przykład są nieszczęśliwi wciąż, a jak coś robią, to spoko, to nic nas nie różni, ale jeśli nic z tym nie robią i są nieszczęśliwi, to wydaje mi się, coś, co mógłbym polecić, to jest to, żeby się nie godzić na to. Ludzie się po prostu autentycznie godzą na bycie nieszczęśliwym. I to jest straszne, bo oni mogą być szczęśliwi. Tylko
Tylko brakuje im jakiegoś takiego przekonania, że nie wiem, że... W sensie, wydaje mi się, że ja po prostu miałem taką chęć walki. Nie? Pamiętam taką historię, rodzice mi opowiadali o dwóch żabkach, które wpadły do mleka. I wpadły te żabki do mleka i zaczynają próbować się wygrzebać. Jedna próbuje coś tam, telepie tymi łapkami, ale się poddała i spadła, i się utopiła. A druga telepie, a już ubiła masło i się wygrzebała i wyszła. I tak wygląda życie, no. Albo telepiesz, albo spadasz. Piękna historia. Taka prosta. To właśnie sobie przypomniałem. Nigdy jej nie używałem. Czy ty już czujesz się w pełni w tym, jako ten nowy Włodek? Ja bardziej myślę o tym, że to jest nieustanna praca. Bardziej w tym kierunku myślę. Bardziej niż że okej, okay, I'm done, już wszystko, już po ptokach, nie wiem, 27 lat, teraz już tylko żyć. Teraz już tylko się cieszyć życiem. Ja myślę, że to jest nieustanna praca. I co najlepsze, jeśli gdzieś ja się wygrzebałem, można by tak powiedzieć, to coś, co jakby już swoje szczęście ogarnąłem, nawet siedząc na tym krześle, nawet jakbyś miał mi buty zabrać, to coś, co można robić teraz, to dawać innym. Ale tu jest też kolejna pułapka, Łukaszu, i nie daj się zwieść, i ludzie nie dajcie się zwieść, bo tutaj ludzie wpadają w bardzo prostą pułapkę dawania się rozszarpać. I też nie o to chodzi w ogóle. Nie chodzi o to, żeby dać się rozszarpać, rozdać wszystko, co mam i teraz okej, pozbyłem się wszystkiego. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że swoimi działaniami, możliwością zmiany ludzkiej percepcji, myślenia, właśnie ty możesz zrobić dużo, dużo więcej, dając wędkę, niż rybę. A jakbym rozdał wszystko, dał się rozszarpać, to jest ryba. A ja chcę tworzyć wędki. Jak tworzysz wędki? No, nie mogę powiedzieć na razie. Znaczy, w sensie o tym projekcie, który robię, ale piszę książkę. Wiem. Tak czułem, że to. Ale to nie jest głupia rzecz. To jest tylko tak, żebym ja sobie mógł popisać, bo chciałem sobie popisać. To sobie piszę. I co tam będzie w tej książce? Moje przemyślenia. Na temat życia. Moje mądrości. Ale jeszcze chciałem zapytać a propos tej myśli, że chciałbyś, żeby cię wszyscy lubili i tak dalej. Obok ciebie była twoja partnerka. Dalej jest. Jak ona na to patrzyła? Na co? Na to, że ty chciałeś, żeby tak wszyscy ciebie lubili, kochali. Z moją partnerką to jest w ogóle inna historia. Dlatego, że my dopiero teraz się nauczyliśmy żyć razem. Teraz, znaczy w tym roku? No teraz jakieś 3-4 miesiące temu. Aczkolwiek ten rok cały był najlepszym rokiem z wszystkich naszych lat. I to też myślę, że się podzielę, może ktoś skorzysta. My się łączymy w pary z ludźmi, myśląc, że szukamy kogoś, kto jest dokładnie taki sam jak my, nie? Znaczy, że pasuje nam, że to mamy wspólne, nie? Masę rzeczy wspólnych. I ja mam zupełnie inny obraz właśnie mojego związku z Moniką. My jesteśmy bardzo różni. Masę rzeczy, mamy bardzo dużo rzeczy różnych. Ona jest tu, ja jestem tu i to się tak w kółko cały czas obraca. I wydaje mi się, że fajny jest właśnie taki związek, kiedy masz zawsze możliwość poodbijania z osobą, która ma zupełnie coś inaczej niż ty i nauczyć się żyć z przeciwnościami. Mhm. A w momencie, kiedy starasz się znaleźć kogoś, kto jest dokładnie taki sam, to nie jest możliwe. Bo nic w życiu nie jest wieczne. Więc mając to na uwadze, a to wszyscy wiedzą, to jest kolejny truizm, każdy z was gdzieś się pozmienia. Więc jak się pozmienia, to się rozstajecie, nie? Dziwne, nie? I ludzie się dlatego często rozstają. Coś się... A, poczekaj, czyli my sobie myślimy, że mamy być podobni, no ale rozwijamy się, dojrzewamy, idą nam latka, w związku z tym się zmieniamy. Tak. I jak się zmienimy, to tak. Już jest inna osoba w związku, jestem z kimś innym i się Tak. I często ludzie, wydaje mi się, łączą się na podobnym poziomie bólu i zranienia. W sensie... Ja jestem zraniony, nie przyznaję się sam przed sobą, ale wiem, że jestem. I druga osoba wie, że jest zraniona, nie przyznaje się sama przed sobą, ale wie, że jest. I dobieracie się na tych i to jest dopiero, wydaje mi się, poważny problem, bo tutaj nikt nie chce wyzdrowieć. Bo wie, że jak tylko wyzdrowieje, to zostawi tą drugą osobę i ona będzie wtedy na niego zła, że on ją opuścił i tak dalej. I to jest dopiero prawdziwy problem. Ty jesteś zraniony? Byłem, tak mi się wydaje.
W takim sensie, że, właśnie miałem wrażenie, że ktoś mi źle uczynił, że ktoś coś ode mnie chce, że tu mi nie powiedział tak, jak ja chciałem, żeby mi powiedział, że no wiesz, no cała ten masę rzeczy, że ty masz żal do kogoś, bo w ogóle jak działa zranienie, nie? Że ty masz żal do kogoś, że on nie zrobił czegoś zgodnie z twoimi oczekiwaniami. A jakie ty miałeś oczekiwania, że co on dla ciebie zrobi? Że co on się odda dla ciebie? Że on poświęci swoje szczęście dla twojego szczęścia? Ale z drugiej strony ktoś mógł zachować się nieelegancko, czyli rzeczywiście mógł zranić. To nie znaczy, że było... Na przykład jak? Mógł cię na przykład zdradzić. Czyli jest to od, nazwijmy to, od norm społecznych albo obietnic i tak dalej. Wiesz co, Łukasz, ja nie jestem psychologiem. Nie, nie, naprawdę nie, jestem psychologiem, ale te wszystkie te pytania, te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, one mają pewien schemat schodkowy. Coś taki algorytmowy bardziej. Coś prowadzi do czegoś, nie? I to, co ty nazywasz zdradą, jest dopiero finalnym elementem układanki. To jest ostatnie domino, które upada. I nikt się nie zastanawia nad tym, czym było pierwsze domino, tylko myślą, o, zdradził mnie, on jest zły. Jest cały szereg tych domin, w ogóle to jest w ogóle sieć powiązana. Nikt się nie zastanawia, co było w środku, ten tylko zdradziłeś mnie. Ty jesteś zły. Jakby ktoś pytał, to on jest zły. Jak pójdzie po koleżanka, on jest zły, bo on mnie zdradził. Ale może związek u was był... Nie, nie, nie. Z mojej strony było wszystko w porządku. On mnie zdradził, jakby żeby było jasność, nie? Kto jest winny w tym związku. Wiesz, no sądy przecież... Ja się zastanawiam, jak to wygląda, jak ktoś wie, jak ten system działa, nie? I jest sądem. I, no, i masz te rozwody wszystkie, nie? I tak jesteś tym sądem, słuchasz tak... I każdy tylko rzuca błotem w jedną i drugą stronę, nie? Ten rzuca w tego, ten rzuca w tego i tak... Dobra, to jest... Czy ty się męczyłeś, będąc w lekkostronniczych? Znowu podchwytliwe pytanie. Dlatego, że to, że ja się mogłem męczyć, może wpływać na to, że ktoś może poczuć się zdradzony w lekkostronniczym, że on sobie coś tam, wiesz, budował, że on, Wodek jest taki i taki. Z takimi głosami się spotkałem. Tak, troszkę się męczyłem. Mnie jeszcze bardzo interesuje jedna rzecz. A propos współprac, które pojawiają się teraz, ze względu na Twój kanał, widzisz różnicę? Mało tych współprac się pojawia. Czyli zawodowo lepiej wychodziłeś na lekkostronniczy? Na pewno. Na pewno, ale widzisz, to był okres, kiedy stwierdziłem, że pieniądze szczęście nie dają. A teraz na pewno mniej. Mniej dostajesz statystycznie, propozycji, czy mniej przyjmujesz? Myślę, że i jedno, i drugie. A, bo ty nie wiesz. A, to nie, to ja nie będę mówił. Mów. Że ja teraz będę chyba mniej właśnie YouTube'a robił. Nawet nikomu tak nie powiedziałem. Co będziesz robił? Mniej YouTube'a. Co to mniej? No, że nie wiem, kiedy będzie następny odcinek w ogóle. A dlaczego? Bo nie wiem. Nie wiem, no jakoś, bo skończyła mi się wena. Nie wiem. wiesz co, no, ta książka, którą piszę, ma premierę na połowę roku wyznaczoną. Tak sobie obliczyłem, że płacąc za mieszkanie, kupując chleb z masłem, z Lidla, bo robimy w Lidlu zakupy z Moniką. I czasem chodzimy do naszych sąsiadów na samym dole, którzy też nam czasem dają jedzenie. To sobie tak wyliczyłem, że do połowy roku przetrwam. Jak to sobie się dają, mam czasem jedzenie? Bo to są właściciele naszego mieszkania. Oni mieszkają dwa piętra pod nami i to są super ludzie. Inna generacja pokoleniowa, ale jakby dogadujemy się super i odwiedzamy się czasem. Okay. I zawsze jest co jeść. Dobra. I jak oni przyjdą do nas, to też poczęstujemy tym chlebem z masłem. I obliczyłeś, że starczy Że do połowy roku jeszcze przetrwam. A później będzie ta książka, może coś się sprzeda, może nie. A jeszcze jest ten projekt, o którym właśnie mówiłem, o którym nie mogę nic powiedzieć. I specjalnie nic nie mówię, bo bardziej mnie będzie cieszyło, jak ludzi zżera ciekawość. Niesamowity jesteś. Nie, to ty jesteś niesamowity. Niesamowicie inny jesteś. Pozytywnie. Dziękuję. Ty wiesz, my tego nigdy nie ukrywaliśmy. My, jak się poznaliśmy bodajże w Gdańsku, było takie super flow. Ja w ogóle też byłem początkujący. Co? Ja byłem zachwycony tobą. My sobie dogryzaliśmy.
Kiedy? Jak, wy jako grupa... Że tego tak teraz nie róbmy miziania się po majciarach, nie? W tym wywiadzie. Nie, ale my się... No to się wytnie czego. Ale my się... Ja wam to powiedziałem, że... Chyba jak się rozstaliście, że tak się wyrażę, powiedziałem, że ja was wolę osobno niż razem, bo jak wy byliście razem, to byście taką armią, która gdzieś tam i czasem... Każdy każdemu stara się zaimponować. I tak... dowalić w to akurat bardziej. Ten znam schemat z dowalaniem. Coś, robisz wszystko, żeby poczuć się lepszy od drugiej osoby. Wszystko. Ludzie robią wszystko, żeby poczuć się lepszymi od drugiej osoby. Kupują sobie fajne rzeczy, ładnie się ubierają, stylizują sobie fryzury. Ja mam ładną, wiesz, no, robimy wszystko, żeby się komuś podobać, nie? Wszystko. Mówiłeś o Monice, jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Co znaczy, że zaczęliście żyć dopiero teraz? Dogadywać się? Ty się strasznie dużo cieszysz. No bo jest z czego? Pamiętam jak jej powiedziałem, że wiesz co, mam wrażenie, że my tak naprawdę dopiero teraz się kochamy. Że to wszystko wcześniej to było jakieś takie zauroczenie, zaprzytyczenie, staranie się właśnie, wiesz, tańczenie z tymi piórkami, że patrz jak ładnie tańczę, nie? W sensie, wiesz, no jak wiesz, no ten taniec, nie? Taniec dwóch ptaków, które chcą kopulować i tak dalej, nie? A że jakoś tak zauważyłem teraz, że no nie wiem, no dobrze nam się żyje. Ale się skończy, to się skończy, ale dobrze nam się żyje. Ale co się takiego zdarzyło? A nic, no... Ludzie myślą, że żeby coś się stało, żeby coś się zmieniło, to musi coś się stać. Musi być wybuch, musi ktoś przyjść, musi coś ktoś naprawić, ten musi przestać mnie nie lubić. Wszystko wiążą z rzeczami zewnętrznymi. A teraz będzie dobrze. A jedyne, co musi się zmienić, to ty sam w środku. Dobre, nie? Ale do tego potrzeba czasu. Pozwoliliśmy zadać widzom pytania. O, i odkryło się to, co jest za laptopem, bo... Czy połączyłeś wszystkie kropki? Nie. Włodek, za kim bardziej tęsknisz? Za Karolem Paciorkiem czy za Radkiem Kotarskim? Za nikim. No bo jeśli ja bym za nimi tęsknił, to w takim razie warunkuje to, że ja nie mogę być szczęśliwy bez nich. No tak. Bardzo dużo ludzi pyta, czy nagrałbyś film długometrażowy. Jakbym umiał? Nie, tak naprawdę nie muszę umieć, żeby nagrać. Ale miałeś takie plany. Tak, ale to był dokument. A pełnometrażowy bardziej mi się kojarzy z feature film. Albo ludzie tego nie wiedzą. No właśnie, ludzie tego nie wiedzą, ale przygotowałem... A Łukasz chciałby się pochwalić. Nie. Nagrywałem z Łukaszem rozmowę i nie tylko z Łukaszem, z innymi youtuberami, bo chciałem zrobić dokument o youtuberach. I gdzieś mi ten plan wysiadł po środku i ten materiał, jak miałem, tak mam dalej. To jest jakieś, stary, to jest 3 terabajty materiału. Bardziej mi ciekawi to, że nagle zrezygnowałeś, bo sobie wiedziałeś, że to nie jest to, co chcesz robić. I to jest super. Bo... Z tym dokumentem? Tak. Tak, ale to wiesz, no ale to książka, którą piszę teraz, nie? Mhm. Ja 2 dni temu zmieniłem temat. Bo wydawnictwo przyszło do mnie i poprosiło, żebym napisał książkę o e-sporcie. Ja mówię, kurde, nie, no nie, no nie wyszło to ze mnie, więc nie byłem pewien, czy to jest coś, co chcę robić i tak dalej. Mówię, dobra, napiszę. I no i tak, dobra, no to jak napiszesz? No to porozmawiasz z ludźmi, którzy żyli w tym e-sporcie i po prostu spiszemy te rozmowy. Super, let's go. Gadam z ludźmi i sobie myślę, to jest fajne rozmowy. Ale później przychodzi co do czego i sobie myślę, kurde, co ja robię? Nie buduje to we mnie takich pozytywnych emocji, jakie chciałbym, żeby budowało coś, co chcę robić. Znaczy, nie cieszy mnie proces, cieszy mnie ewentualnie myśl o tym, co by było, jakbym skończył. Znaczy, myślę sobie, o, jakbym już skończył tą książkę, to by było spoko. Ale dokładnie tak samo jest, jak robisz coś za karę. Jak ktoś ci każe plewić ogródek, i ty robisz to i sobie myślisz, kurde, jak fajnie byłoby, gdybym skończył. Ale nie cieszy Cię plewienie ogórka. I nie o to chodzi. W życiu chodzi o proces, który Cię cieszy, a nie o myśl o efekcie końcowym. No i teraz piszę właśnie o tym, co mnie najbardziej cieszy, czyli gadanie o sobie. Żyjemy w takich durnych czasach, że zamiast, jak ktoś coś mówi, nie, jak ktoś coś do Ciebie mówi, to Ty zamiast zastanowić się, co ta osoba do Ciebie mówi i jak się ma to do Ciebie, jak możesz to odnieść, jak możesz z tego skorzystać, bo on Ci to daje za darmo, jak możesz z tego skorzystać. To w ogóle się na to nie patrzy. Nikt na to nie patrzy. Czyli ale to... robimy zdjęcie. Albo dajemy stop klatkę z tego. Wrzucamy to na pudelka, omawiamy wygląd tego włodka i na tej podstawie sobie wyrabiamy opinię o włodku.
jakie to jest głupie, stary. W sensie, zamiast naprawdę zwracać uwagę na to, co się liczy, my patrzymy na jego buty. Ale fuck, jakie buty. Jakie to ma znaczenie, jakie ja mam buty? Co to kogo interesuje, jakie ja mam buty? Niech sobie kupi, jakie mu się podobają. Ja, nie rozumiem w ogóle tego. Jaki to jest głupi schemat, w którym żyjemy? Gdzie nastąpiło to przewartościowanie rzeczy w ogóle? Gdzie, w którą stronę idzie świat? Czujesz jak stary dziad po prostu, który się obudził. Mam wrażenie, że odmłodniałeś. Tak jest właśnie. Jak ktoś przestaje się spinać, w ogóle ile, ile chorób mamy od tego całego spięcia, stary. Jak na przykład, ja zawsze myślałem, że mam złą szczękę, nie? Myślałem sobie, że powinienem mieć bardziej taką, więc mam wrażenie, że podświadomie zawsze trzymałem mięśnie tak, żeby fajnie wyglądać. I jakie to musi rodzić napięcie w mięśniach, żeby utrzymać tą pozę, którą robisz tylko po to, żeby się komuś bardziej podobać. Masz postanowienia na ten nowy rok? Nie. Bo? Bo po co? Sam powiedziałeś, skoro jest tu i teraz, to jak można mieć postanowienia? Dziękuję Ci za rozmowę. Również dziękuję za ugoszczenie, za herbatkę, że mogłem sobie podotykać.